Zapraszam na lekcję jogi w pozycjach stojących. Stańcie sobie w tadasanie, stopy na szerokość bioder, ramiona wzdłuż ciała, barki w dół, łopatki do pleców. Podwijamy kość ogonową. Wciągamy brzuch. Opuszczamy podbródek do mostka, jakbyśmy zamknijcie oczy i skoncentrujcie się na oddechu tylko nosem. Wdech nosem. Poczuj, jak klatka piersiowa się rozszerza i rozciąga. I długi wydech nosem. Wydłużaj, zwłaszcza wydech, a z wdechem wczuwaj się w rozciągnięcie w klatce. Przy zamkniętych oczach w tadasanie, w pozycji góry, czujesz na pewno, że ciało lekko się kołysze. Zacznij równomiernie, z takim samym ciężarem, doklejać prawą i lewą stopę do maty. Rozczapisz palce stóp i doklej mocno środki dużych palców, małych palców oraz środki pięt. Wyobraźnij, wyrysuj trójkąty pod stopami. Cały czas oddychając bardzo głęboko, stój w tadasanie, akceptując lekkie kołysanie się ciała. Koncentruj się na stopach, rób dłuższe wydechy od wdechu. Niech oddech płynie przez całe ciało. Ty czujesz, że stoisz mocno stopami na macie, na ziemi. Z mocnej pozycji przenieś dłonie na dolne żebra. I mając już mocno zakorzenione stopy w macie, z wdechem poczuj, jak rozszerzasz żebra na boki. A na wydechu poczuj, jak dłonie i żebra zjeżdżają się do siebie. Wydech dłuższy od wdechu. Pozostań tu na chwilę. Wdech, rozsuwasz klatkę piersiową na boki. I bardzo długi wydech, zsuwasz żebra do siebie. Czujesz, że wciągasz mocniej dół brzucha. Klatka jest bardziej zwarta. Cały czas mocne stopy na macie. Wydłużaj każdy wdech i wydech. Niech nic nie zakłóci twojego spokoju. Cokolwiek cię rozproszy, niech sobie przepływa obok, ty oddychaj nadal. Jeszcze jeden głęboki wdech w tadasanie. Z wydechem złącz dłonie przed sercem. Przechodzimy do pierwszej pozycji. Odstaw lewą nogę w tył. Prawe kolano jest nad prawą kostką. Lewa noga w tyle. Skieruj biodra do przodu. Wciągnij brzuch, lekko podbijając kość ogonową. Prawe kolano nad kostką, brzuch wciągnięty. Anjinyasana pierwsza. Tylna pięta może się odrywać od maty, albo może
muszę na niej stać. To, co czujesz, to przyjemne rozciągnięcie w lewej łydce. I jeszcze jeden wdech pozycji. Z wydechem dostaw lewą stopę do przodu, stopy na szerokość bioder. Weź głęboki wdech. Wydechem odstawiamy prawą nogę w tył. Prawa piętra nad nocą albo na macie. Lewe kolano nad lewą kostką Anjaneasana pierwsza. Skieruj obydwa biodra do przodu. Wciągnij. Podwinij lekko kość ogonową. Wciągaj brzuch. Tylna pięta nad matą albo na macie. Czujesz przyjemne rozciągnięcie w prawej łydce. I jeszcze jeden głęboki wdech. Z wydechem dostaw prawą stopę do lewej. Uwaga, wojownik pierwszy. Weź wdech, dłonie na biodra. I z wydechem odstaw lewą stopę w tył, ale pilnuj, żeby twoje pięty się nie krzyżowały. Lewa stopa idzie lekko w lewo i popatrz, 45 stopni do boku. Prawe kolano jest nad prawą kostką, rozstaw może być ciut mniejszy. Kierujemy lewe biodro do przodu, do prawego. Biodra są w jednej linii. Dłonie na biodrach, wciągnij brzuch i teraz nie wyginaj się w lędźwiach, tylko zepnij pośladki, podwiń kość ogonową, na momencik dłonie przed serce. Prawe kolano nad kostką, mocna pozycja, ciężar ciała, rozłóż równomiernie między lewą i prawą nogę, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową, mocna talia, proste plecy. Cały czas oddychaj głęboko. Barki w dół od uszu, wyciągaj się czubkiem głowy w górę. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem wciągnij brzuch mocniej. Postaw lewą stopę z przodu. Weź wdech. Wydechem odstaw prawą stopę teraz w tył i spójrz, pięty się nie przecinają, prawa stopa idzie lekko w bok i 45 stopni do boku. Lewe kolano z przodu nad lewą kostką, teraz dokręć prawe biodro do lewego, tak żeby obydwa były w jednej linii. Wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową, nie wyginaj się w lędźwiach, zepnij pośladki, wciągasz brzuch, czujesz pracę pośladków. Dłonie przed sercem. Ciężar ciała rozkładaj równomiernie między nogę z przodu i z tyłu. Poczuj, że stopy wrastają w matę. Wciągaj brzuch. Spinaj lekko pośladki, podwijaj kość ogonową. Tułów jest prosty. Nie wyginasz się mocno w lędźwiach, nie puszczasz brzucha. Barki w dół od uszu, poczuj kontakt stóp z matą. Poczuj mocne nogi. Wojownik pierwszy. Podbródek do mostka, wyciągaj się czubkiem głowy w górę. Poczuj, jak obciążasz równomiernie obydwie nogi. I zrób jeszcze jeden wdech w pozycji. I z wydechem wciągnij brzuch, dostaw prawą stopę do lewej. Uwaga, wojownik drugi, weź wdech. Połóż dłonie na biodra,
Teraz z wydechem odstaw lewą nogę w tył. Pięty nam się nie przecinają, ale lewa stopa zamiast 45 stopni idzie bardziej do 60. Otwieramy się bardziej. Popatrzcie, w lewą stronę. Ustaw prawe kolano nad prawą kostką i teraz kolano ani nie schodzi się, popatrzcie, do wewnątrz, ani nie idzie na zewnątrz, tylko stoi prosto. Musicie użyć mięśni czworogłowych. Prawa stopa z przodu, lewa z tyłu, bardziej 60 stopni do boku. Kolano zostaje nad kostką, wciągasz brzuch, odkręcasz się w lewo, ale kolano z przodu ci zostaje. Czujesz bardziej tyły nóg pracujące i prawy pośladek. Z dłoń na biodrach, w wojowniku drugim, wciągnij brzuch mocno i teraz przenieś sobie dłonie do klatki. Dzisiaj robimy spokojną jogę, prosta, spokojna joga. Cały czas brzuch masz wciągnięty, staraj się nie pochylać ani do przodu, ani do tyłu. Kolano nad kostką, mocno pracuje udo, wypychasz się od prawej stopy. Zostajemy na kilka oddechów. Poczuj, jak rozkładasz ciężar ciała równomiernie między prawą, lewą nogą. Poczuj mocne zakorzenienie stóp z matą, z ziemią. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. Z wydechem ugnij nieco lewe kolano. Wróć sobie powolutku stopami do przodu. Teraz ja pójdę, ustawiając się tak, żeby być do Was przodem. Weź wdech. I z wydechem odstawiamy prawą nogę w tył. Znowu. Pięty się nie krzyżują, a prawa stopa zamiast 45 stopni jest jakby bardziej rozwarta, 60 stopni do boku. Z przodu lewe kolano jest nad naszą kostką. Kolano ani nie idzie do wewnątrz, ani nie idzie na zewnątrz. Odpychając się od lewej stopy uruchamiacie czworogłowe uda, przód uda. Dłonie na biodrach. Otwieramy się tym razem w prawą stronę. Lewe kolano zostaje nam nad kostką, mocny brzuch, wciągnij go. Dłonie przed klatką, staraj się nie pochylać do przodu za bardzo, nie przechylać do tyłu. Trzymać tłów w pionie, mocny brzuch, cały czas aktywnie odpychaj się od lewej stopy. Rozkładaj ciężar ciała równomiernie na obydwie nogi, skup się na tym. Wciągaj brzuch, oddychaj spokojnie. Poczuj siłę w nogach, poczuj siłę w stopach. Praca lewego pośladka i tyłów, tam z tyłu nóg bardziej. Nie ruszamy lewym kolanem z przodu, mocne nogi. Zrób jeszcze jeden wdech w pozycji. Z wydechem ugnij nieco prawe kolano z tyłu. Powolutku wróć stopami równolegle. Zostań w Tadasanie na kilka oddechów. Zamknij oczy. Tadasana. Kierujemy wnętrza dłoni do bioder. Wydłużamy się czubkiem głowy w górę. Wciągnij brzuch, podwinij kość ogonową. Tym razem lekko zmiękcz kolana. Wyobraź sobie dwa trójkąty pod stopami. Znowu doklej środki dużych palców stóp, małych palców stóp i środki pięt do maty. Jak dwa trójkąty. Poczuj mocny kontakt stóp z matą.
Spowalniaj oddech, wydłużaj go. Wdech, wydech nosem. W obydwóch dłoniach złącz kciuki i palce wskazujące. Mudra Chin. Wyprostuj pozostałe palce dłoni. Kciuki, palce wskazujące tworzą dwa kółka. Mudra przynosząca harmonię, dostosowanie do miejsca, spokój. Wzmacnia pamięć, koncentrację. Poczuj mocne stopy na macie. Wciągaj brzuch z końcówką wydechu. Pozwól ciału delikatnie się kołysać, ale zachowaj wszystkie punkty podparcia stóp mocno doklejone do maty. Duże, małe palce, środki pięt. Wydłużaj oddech bardzo wyraźnie. Zostań jeszcze przez chwilę, oddychając głęboko. Zapraszam Was na drugą część naszej mocno stabilizującej wewnętrznie i zewnętrznie jogi. Namaste.